Witam Państwa. W podróż do Stanisławowa zabierze nas Tomasz Kuba Kozłowski, historyk, znawca dziejów Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Witam Pana. Dzień dobry. Panie Tomaszu, nieraz mieliśmy już okazję słuchać Pana niezwykłych opowieści. Dzisiaj o grodzie Rewery, o 5 obliczach tego miasta, pewnie związanych z jego wielokulturowością. Tak, bo tytuł wystawy 5 oblicz Stanisławowa nawiązuje wprost do głównych narodowości, grup etnicznych, wyznaniowych, religijnych, które zamieszkiwały Stanisławów w XIX i w pierwszej połowie XX stulecia. Tej wystawy, którą dzięki gościnności i inicjatywie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu można oglądać do końca lipca, towarzyszy pokaz oryginalnych przedmiotów, przede wszystkim nie da się ukryć, że z mojej kolekcji gromadzonej od kilkudziesięciu lat, a pochodzących ze wszystkich stron Kresów, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Na tą wystawę natomiast wybraliśmy kilkaset oryginalnych i prezentowanych w postaci wielkoformatowych reprodukcji obiektów związanych ze Stanisławowem. Jest bowiem coś zastanawiającego, że miasto, które po Lwowie i Krakowie było trzecim największym miastem zaboru austriackiego, miastem Królestwa Galicji i Lodomerii, które było jednym z największych ośrodków mieszczańskich na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pozostaje w większości Polaków kompletnie nieznane. A powód, dla którego pokazujemy wątki związane ze Stanisławowem w Opolu, jest oczywisty. Bo to tutaj po II wojnie światowej trafiła ogromna część wypędzonych mieszkańców Stanisławowa. W latach 50. mieszkało tutaj ich z górą 2300, a dzisiaj mieszkają ich wnukowie, prawnukowie. Więc gdzie, jak nie w Opolu, opowiadać o Stanisławowie? W centrum tej wystawy znajduje się piękna panorama, która właśnie najlepiej chyba pokazuje to, że tyle narodów żyło wspólnie i w zgodzie na terenie Stanisławowa. Ta panorama imponująca ponad 5-metrowej długości jest rzeczywiście zdjęciem symbolicznym. Oto bowiem w tym samym planie, patrząc tylko na wieżę widoczne na zdjęciu, można odnaleźć i wieżę kościoła katolickiego Stanisławowskiej Kolegiaty, najważniejszej świątyni Stanisławowa, fundowanej przez możny ród Potockich, który przecież dał początek miastu w XVII stuleciu. Na tej samej panoramie można odnaleźć wieżę kościoła ormiańskiego, w którym modlili się obecni na pokuciu przez kilka stuleci Ormianie, ta egzotyczna mniejszość, która zwłaszcza w Stanisławowie znakomicie się zaaklimatyzowała i wystawiła jedną z największych, najpiękniejszych, najbogatszych ormiańskich świątyń na Kresach. Tuż obok w tej samej panoramie widać imponującą bryłę wzniesionej pod koniec XIX wieku żydowskiej synagogi w stylu mauretańskim, zaprojektowanej przez czołowego wiedeńskiego architekta, która przypomina, że w drugiej połowie XIX wieku większość mieszkańców Stanisławowa stanowili polscy Żydzi. Wreszcie w tej samej przestrzeni, na tym samym zdjęciu można odnaleźć wieżę kościoła grekokatolickiego, katedry grekokatolickiej, czyli największej, najważniejszej świątyni gromadzącej stanisławowskich Ukraińców. Nie ma w tej panoramie jednej świątyni. No oczywiście nie ma ich znacznie więcej, bo w Stanisławowie było ich kilkadziesiąt, ale jeszcze jednej ważnej dla tej wystawy i dla opowieści o Stanisławowie, kościoła ewangelickiego. Bo odkąd w XIX wieku
a właściwie już pod koniec XVIII wieku zaczęli napływać do Stanisławowa w większej liczbie Niemcy, Austriacy, częściowo Czesi. Wyznania ewangelickiego, powstała tutaj gmina ewangelicka, a wybitnym jej przedstawicielem był niemiecki pastor Theodor Zöckler, postać dzisiaj w Polsce nieznana, ma swoje monografie wydane w Niemczech, ale nie jest rozpoznany przez nas, a była to jedna z ważniejszych postaci w Stanisławowie, twórca całego zespołu instytucji opiekuńczych, wychowawczych, szkolnych, które zostały stworzone przez niego pod koniec XIX i na początku XX wieku. Więc w tej panoramie Stanisławowa mamy i Polaków katolików, i Ormian, i Żydów, wyznawców judaizmu, chociaż tu sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo wielu Żydów było zeuropeizowanych, spolszczonych, część przeszła na katolicyzm. Mamy i Niemców, i Ukraińców, i ewangelików, i oczywiście Ukraińców. Stąd też tytuł wystawy, Pięć oblicz Stanisławowa i multum obiektów, które przypominają, że to miasto pospołu zamieszkiwali Polacy, Żydzi, Ormianie, Niemcy i Ukraińcy. Miastu nie szczędziła historia wielu dramatów, pożarów, pożog, wojsk przechodzących, zbrodni. Co ocalało z tej niezwykłej architektury i innych obiektów Stanisławowa, co moglibyśmy zobaczyć dzisiaj, jak pojedziemy do Iwano-Frankiwska? Tak, bo współcześnie to miasto na cześć wielkiego ukraińskiego pisarza Iwana Franki nosi nazwę Iwano-Frankiwsk, chociaż pojawiają się głosy części mieszkańców Stanisławowa, że powinno powrócić do swojej historycznej nazwy. Całkiem sporo z jednej strony, a z drugiej strony widać też ogromne ubytki. Przypomnijmy, Stanisławów po pierwsze dotknął wielki pożar, który w 1868 roku strawił 260 budynków. A ponad pół wieku później, w 1917 roku, zdemoralizowane rosyjskie oddziały w ciągu 3 dni kompletnie spaliły miasto. Całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo około 1000 budynków, a Stanisławów przypominał Warszawę z roku 1944. I cały wysiłek tego miasta w latach 20. i 30. był związany z odbudową tego dawnego Stanisławowa, co w znacznej mierze się udało. Więc zobaczymy w Stanisławowie i fantastyczny, modernistyczny ratusz, chlubę Stanisławowa, jedyny taki modernistyczny ratusz na ziemiach polskich, wzniesiony tutaj dopiero pod koniec lat 30. Zobaczymy także pięknie odrestaurowane, odbudowane historyczne kamienice. Zobaczymy gmachy publiczne, imponujące niektóre. Zobaczymy piękny budynek Sokoła. Bardzo wiele we współczesnej architekturze Stanisławowa jest tych obiektów, które pamiętają dawne czasy. Dodajmy, że zwłaszcza w ostatnich latach zostały przynajmniej część z nich pięknie odrestaurowana, odnowiona. Mało tego, spod tynków odskrobano, odgrzebano historyczne napisy polskie, żydowskie. Na najważniejszych budynkach Stanisławowa mieszkający w Stanisławowie dzisiaj w ogromnej mniejszości Polacy zadbali o to, by umieścić kody QR. I w związku z tym jest specjalna aplikacja i można iść ze smartfonem na spacer po Stanisławowie, dzisiaj Iwano-Frankiwsku, i wiedzieć, co za budynek oglądamy. Więc jeśli tylko okazja na to pozwoli, bardzo do wyjazdu do Stanisławowa Państwa zachęcam. A tymczasem można udać się dużo bliżej, na ulicę Piastowską do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, która także udostępnia na tej wystawie książki o Stanisławowie, bo dopiero w ostatnich latach pojawiła się cała seria publikacji o Stanisławowie i dzisiaj możemy korzystać z nich i dowiadywać się dużo więcej o tym, tak mi się wydaje, niesłusznie mało znanym
i chyba trochę zapomnianym mieście ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do odwiedzenia Stanisławowa, a obecnie Iwano-Frankiwska, namawiał Państwa Tomasz Kuba Kozłowski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.